Już za kilka tygodni pacjenci z Pyskowic nie będą musieli fatygować się do kardiologa czy urologa do Gliwic, czy też innych większych miast. Przy pyskowickim szpitalu ruszą bowiem niedługo nowe poradnie. Właśnie zakończył się remont budynków, w których owe poradnie będą funkcjonować. Jest coraz bardziej nowocześnie, komfortowo i dla lekarza, i dla pacjentów. To właśnie w tym budynku szpitala w Pyskowicach, w tak zwanej starej części, szykowane są gabinety pod działalność poradni specjalistycznych. Dodajmy od razu zupełnie nowych w tym szpitalu poradni. Będą tutaj dostępne dla pacjentów, dla naszych mieszkańców poradnie typu kardiologicznego, urologicznego, poradnia diabetologiczna i dodatkowo jeszcze zamierzamy tutaj też otworzyć POZ. Będzie także poradnia ortopedyczna, a już działają poradnie neonatologiczna i chirurgiczna. Wszystkie gabinety są przygotowane zgodnie ze standardami. Jest nowocześnie i komfortowo i dla lekarzy, jak i dla pacjentów. A jeszcze kilka miesięcy temu korytarz i gabinety wyglądały jak z czasów PRL-u. W zeszłym roku ruszył jednak remont obiektu. Mieszkańcy Pyskowic, nie będę musiał im tutaj przypominać, jak to wyglądało, bo widziałem zaskoczenie na ich twarzach, jak odwiedzali nas tutaj. Więc myślę, że za te, powiedzmy, skromne środki udało się naprawdę wykonać ogrom pracy. Trzeba było bowiem wyremontować ściany, sufity, podłogi i w korytarzu, jak i w gabinetach. Zmodernizowano instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną. Dziś pomieszczenia są przestronne, jasne, utrzymane w pastelowych kolorach. Remont trwał kilka miesięcy, jednak jak zapewnia szef szpitala, nie przeszkadzał on w pracy placówki. Poradziliśmy sobie w ten sposób, że mieliśmy przygotowane już pewne pomieszczenia w budynku nowego szpitala. Łącznik, który połączył te dwa obiekty, który też tutaj niedawno powstał, spowodował, że po prostu obyło się to bez jakiejś tam perturbacji dla pacjentów. Gdy tylko sanepid odbierze wyremontowane pomieszczenia, do gabinetów wprowadzą się lekarze. Niestety ci początkowo będą przyjmować komercyjnie. Nie ukrywam, że Narodowy Fundusz obiecywał, że podpisze kontrakty w ramach poradni przyszpitalnych. Niestety z pewnych powodów, między innymi pakietu onkologicznego, wycofano się z tego. Niemniej jednak my rozpoczniemy tutaj w najbliższym czasie działalność. Będziemy czekać na możliwość podpisania umów z NFZ-em na działalność poradni przyszpitalnych, zapewnia Leszek Kubiek. Póki co już wiadomo, że poradnie nie będą narzekały na brak pacjentów, zwłaszcza kardiologiczna i neonatologiczna. Jeśli chodzi o tę ostatnią, pyskowicki szpital już od dawna słynie z największej liczby urodzeń dzieci w powiecie. Dodajmy, że remont budynku starego szpitala, jak i modernizację szatni dla personelu udało się przeprowadzić dzięki dotacji ze Starostwa Gliwickiego w wysokości 300 000 zł.